Znowu pijecie ze mną herbatę. Dziś dzień drugi, idziemy na targ. Będziemy kupować i się targować. Subiektywny przewodnik po Dubaju i co spakować do walizki na krótki dubajski wyjazd. O tym będzie dzisiaj. Czasem nią jestem, czasem jestem też odważną księżniczką, bo zwiedzam sobie Dubaj sama i nie jest to Dubaj, jaki znacie z ich folderów reklamowych, bo ten zwiedzałam wczoraj. Dzisiaj chodzę po mniej luksusowych i mniej turystycznych zakątkach. Korek jest za mną, zobaczcie, duży. I ta indyjska knajpa za mną nie wygląda zachęcająco, nie wygląda, jakby spełniała normy sanepidu czy czegokolwiek innego. Jest to najpyszniejsze jedzenie na świecie za pysznego kurczaka, które zaśnie handy. Przypomina trochę kurczaka tikka masala. Zapłaciłam 20 dirhamów, czyli równowartość mniej więcej 20 zł. To jest tyle, ile kosztuje tutaj taksówka, więc całkiem nieźle. Jestem w dzielnicy Burj Dubai, jakieś 20 minut od Burj Khalifa, Dubai Mall i całego centrum. Jest tutaj ciekawiej, mimo że wiecie, to centrum, ten ogrom, to bogactwo, to wszystko, że po prostu wszystko jest takie duże, to jest po prostu przytłaczające. Czasami, ale piękne moim zdaniem. Ja tu się czuję bardzo dobrze. Burj Dubai jest trochę inny, dlatego że po pierwsze cały się tu buduje. Ma tutaj takie w sumie najnormalniejsze na świecie rzeczy, jak krawca, który szyje tutaj tylko dla mężczyzn, oczywiście nie garnitury. I fryzjerów dla mężczyzn, dla kobiet, spa. Normalne sklepy, w których jest wszystko, czego tylko dusza zapragnie. W zasadzie restauracje z każdej strony świata. Ciekawostka, taka jest tu chińska restauracja, do której przyjeżdżają autobusy z centrum, oczywiście pełne Chińczyków, bo kto by jadł arabskie jedzenie, jak można zjeść chińskie też tu. Na pewno ta dzielnica pokaże Wam trochę inny klimat Dubaju. Tych, którzy tu po prostu mieszkają, pracują i może niekoniecznie wożą się Lexusami. Tak czy siak, moim zdaniem warto zobaczyć i popróbować jedzenia. Zobaczcie, szaliki z szejkiem. To jest dopiero fashion tip, wskazówka modowa, co nosić w Dubaju. Kończę nagrywanie, bo padnę. 45 stopni, aparat mi całkowicie zaparował, więc nagrywam telefonem wszystko. Idę wziąć prysznic, bo umrę. Powiedziałam, po raz kolejny powiedziałam, że chcę przyjechać na bazar. Mina Bazar, tym razem w Burj Dubai. I chyba coś mówię nie tak, albo po prostu moje przekonanie z filmów, że tutaj te bazary to są takie jak w Seks w Wielkim Mieście, jest jednak nieprawdziwe, bo tutaj wszędzie są klimatyzowane sklepy, które w połączeniu z tymi towarami, które oferują, wyglądają trochę jak bardziej cywilizowany targ z chińskimi podróbkami. Każdy podchodzi i namawia, nawołuje, każdy cię kusi Louis Vuitton albo Fendi albo Chanel. A jak wiemy z Seksu w Wielkim Mieście, takie przygody z kupowaniem podróbek źle się kończą, bardzo źle. Powiem Wam, że zakupy poza centrami handlowymi są nie na moje nerwy. Po prostu to negocjowanie tutaj jest absolutnie wykańczające. Jestem na Goldtuk, czyli na targu złota. Spodziewałam się czegoś innego chyba. Jednak to są sklepy, a nie tak jak wiecie, w Seksie w Wielkim Mieście te wielkie stragany, ale może stragany jeszcze znajdę. Nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że połowa tego złota to nie jest złoto. Ale kupiłam sobie kapcie, a właściwie buty. Ale negocjowanie było strasznie ciężkie i pan nawet palił kaszmirowy płaszcz, nie płaszcz, bo ze święty, tylko szal przy mnie, żeby mi udowodnić, że to jest warte swojej ceny. Więc ogólnie sprzedaż to jest hardkorowa. Jak widzicie, mam chustę na sobie, taką najzwyklejszą, której używam w zasadzie przy szkoleniach do pokazywania, że czarny jest zły, ale ta się zaplątała do mojej walizki i tutaj się bardzo przydaje. Jest tak gorąco, że wszystko płynie.
Ale muszę powiedzieć, że ładne są te rzeczy i że jak się jest za granicą, to łatwo jest ulec takiemu wrażeniu, że będziemy to nosić na pewno, bo to przecież super pasuje, nakupić tego wszystkiego. Ale tak samo jak w Mediolanie trzeba pamiętać, że to, co pasuje w Mediolanie, nie zawsze jest ok w Polsce. Tak samo tutaj. Moje marzenie to jest zrobienie sobie henny na dłoniach, ale to nie tym razem. Następnym razem przy okazji wyjazdu shoppingowego do Dubaju pewnie tak. Widać po mnie, że jest bardzo gorąco. Zastanawiałam się, co dzisiaj wybrać, bo nie mam za dużo czasu. Czy pójść na Burj Khalifa, czy może przyjść na Dubai Frame. Wybrałam Dubai Frame, bo o niej jeszcze nie słyszałam i zobaczymy, jak będzie. Jesteśmy w Dubai Frame, w takiej ciekawej ramce, którą na pewno zobaczycie przejeżdżając przez miasto. Bardzo wysokiej, oczywiście ufundowanej przez szejka Dubaju. Po lewej stronie jest stary Dubaj, po prawej stronie nowy Dubaj, a na dole bardzo malutkie, ale bardzo ciekawe, jakieś takie przejmujące, moim zdaniem przynajmniej, Muzeum Historii Dubaju, może to za dużo powiedziane, parę zdjęć w technologii 3D, piękna muzyka, bardzo fajne aranżacje. Tutaj wjeżdża się i to, co na pewno się tutaj czuję, nie wiem, czy to widać na moim filmie, wiecie, że jestem stylistką, a nie blogerką podróżniczą. To, że tu wszystko po prostu jest tak technologiczne i zrobione z takim rozmachem niesamowitym, że po prostu warto tu przyjechać. Ja osobiście bardzo nie lubię tłumów i ponieważ nie lubię tych tłumów, to zawsze wybieram takie godziny, żeby było w miarę spokojnie. Jest 20:30, jakoś tak. Nie ma tu prawie nikogo, nie było żadnej kolejki. Słuchajcie, słuchajcie, nie da się w ogóle mieć tutaj makijażu ani nic takiego. Wszystko płynie filozoficznie albo i nie. Popełniłam błąd, wielki błąd. Spakowałam na przykład biały garnitur na ekskluzywną kolację i okej, wszędzie jest klima, ale wyjście w tym garniturze do taksówki sprawiło, że ugotowałam się jak kurczak w rosole. Nie róbcie tego, nie bądźcie jak Monika. Na przykład jesteśmy teraz przed Dubai Frame, co widać już na początku, ostrzeżenia, obostrzenia, między innymi to, że nie można wchodzić w stroju sportowym, że ramiona, kolana kobiet muszą być zakryte i nie ma wyjścia. Oczywiście nie wszyscy to respektują. Ja mam w sobie taki głęboki szacunek do innych kultur i do ubrań oczywiście, więc zabrałam ze sobą między innymi ten kombinezon, który jest dość wygodny, ale zapinam go na agrafkę, żeby nie było widać za dużo dekoltu. Wzięłam sukienkę jaśniutką, również zakrywającą ramiona i kolana, taką delikatną, zwiewną Diane von Furstenberg i białą, przewiewną, długą sukienkę na ramionczkach, ale do niej zakładałam chustę. Też po części, żeby po prostu chronić się przed słońcem. Gorąco będzie Wam tak czy siak, ale dbajcie o to, jakie materiały na siebie tutaj zakładacie. Bardzo, bardzo, bardzo Was proszę. Czy warto przyjść na Dubai Frame? Warto. Może teraz skończę nagrywać. Kto mi zabroni? Zaparują mi zaraz okulary, zobaczycie. Dubai Frame warto, ale w przewodnikach podają, żeby koniecznie pojechać na targi. Moje dwie wyprawy na targi, Gold Souk i Mina Bazar, okazały się niewypałem, bo no to są po prostu klimatyzowane miejsca, więc nie polecam. Na Burj Khalifa tym razem nie wjeżdżałam, więc nie mogę Wam powiedzieć, jak tam jest. Natomiast o Dubai Mall i o shoppingu w Dubaju będzie cały odcinek. Kocham to miejsce, zakupowo kocham to miejsce. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli moje poradniki bez ładu i składu, ale z emocjami Wam się podobają, dajcie mi łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Całuję Was bardzo mocno z bardzo, ale to bardzo gorącego Dubaju.